byłem wychowany w rodzinie katolickiej. Moi rodzice chodzili do kościoła, dziadkowie chodzili do kościoła. Ja też chodziłem, ale po przeżytych tam 40 paru latach samo chodzenie do kościoła to było dla mnie za mało. Chciałem pogłębiać swoją wiarę, poznawać Pana Boga. Przede wszystkim zaczyna się od tego, że trzeba spotkać się z drugim człowiekiem, tak? Spotkać się, poszukiwanie relacji z drugą osobą, budowanie więzi i dzielenie się swoim życiem, swoim świadectwem. To powoduje, że się do siebie zbliżamy i wtedy wzrastamy w wierze. Może nie tyle zmieniać ten świat, co po prostu nastawienie może ludzi niektórych na takie inne spojrzenie po prostu, czym jest wiara, czym jest Bóg. Co kończy jak gdyby tą wędrówkę ziemską człowieka, prawda? Co jest dopełnieniem jakby, że zmartwychwstanie Jezusa i w to musimy wierzyć i temu jak gdyby hołdować. Ruch dla lepszego świata jest przede wszystkim odnową parafii, czyli takie przyjęcie nauczania Soboru Watykańskiego II oraz nauczania papieży i nad tym pochylamy się, żeby po prostu lepiej odpowiedzieć na znaki czasu, przede wszystkim, które są. No i szukamy odpowiedzi po prostu na modlitwie, na wspólnej refleksji, no i na byciu razem we wspólności. Nasza parafia jest już bardzo długo w ruchu, ale ja nie jestem od samego początku. Zainteresowało mnie spotkanie, które odbyło się w naszej parafii. Z kilku parafii przyjeżdżali ludzie i tak po prostu najpierw poszłam z babskiej ciekawości, zobaczyć w ogóle co to jest, czym się to je i tak się wciągnęłam. Już kilkanaście lat jestem i tak mnie to ciągle zachwyca i pociąga i zmienia mnie samą. Warto dawać świadectwo, rozmawiać, przygotowywać się, właśnie zbierać te argumenty, które by nam pomogły w rozmowach, a też jak gdyby zmienić nasz sposób myślenia, że po prostu do wiary nie dochodzimy sami, że potrzebni są nam bracia i siostry we wspólnocie i podejmować właśnie te rozmowy, relacje, żeby się w tym wspierać, wtedy będzie nam łatwiej i tu jak gdyby utwierdzać się, że wiara i Kościół jest dla nas wartością, bo jak gdyby świat nam tu proponuje, że Kościół nie jest wartością i z tym się też zderzamy. Jako jedyny z tu obecnych na tej pielgrzymce znałem ojca Lombardiego, założyciela. Byłem 4 razy na Wieczerniku w Rzymie. No i jeżeli chodzi o myśl dla ruchu dla lepszego świata, to wynikła z troski ojca Lombardiego, profetycznego człowieka, jezuity, człowieka, który wiele znaczył przed Soborem Watykańskim II, przyjaciela Piusa XII, papieża, z troski o to, żeby ten świat podźwignąć, z dzikiego go zrobić ludzkim, z ludzkiego zrobić go boskim. No i dlatego w 1952 roku papież Pius XII promulgował ten ruch na cały świat, chcąc nadać mu kierunek temu światu, takiemu poranionemu przez wojnę, prawda? A to jest kierunek Królestwo Boże, czyli inna rzeczywistość, no, czyli zbawienie, czyli Bóg sam w tym Królestwie.
Obserwujemy na religiach, na katechezach coraz mniej uczestników, szczególnie w szkołach średnich. Młodzież odchodzi, ponieważ, jak to mówią, lekcje nie są atrakcyjne. To nie chodzi o atrakcyjność. Tutaj bardzo często jest tak, że ta katecheza wchodzi w schematy i młodzież po prostu nie rozumie niektórych rzeczy. Nauczmy też tutaj i oczekujemy tutaj właśnie, żeby też wśród młodzieży, to są ich słowa, tutaj tak jak powiedziała grupa wcześniej, żeby słyszeć i reagować na ten czas. Oni potrzebują takiego przekazu. Czasy się zmieniają teraz, szczególnie jeżeli chodzi o pandemii. Podejmujemy te zadania, które ciągle na nowo papież, tym razem papież Franciszek, nam stawia, żebyśmy szli i żeby ten Kościół był i misyjny, i żeby był ciągle tym zarzewiem miłości. To my w tym pracujemy. A skupiamy się na parafiach, bo tam się przecież życie Kościoła jakoś dokonuje w większości. I dlatego tu jest to spotkanie nasze międzyparafialne. Zaczynaliśmy od Częstochowy i teraz znów przyjeżdżamy, ale wtedy było na Jasnej Górze, a teraz jest w parafii świętego Floriana. Myślę, że jest to naprawdę bardzo konkretna propozycja. Owszem, że ona musi też następować, podlegać pewnej modyfikacji, bo świat mamy cały czas inny, ale nam to zapewnia tą można powiedzieć, dostosowanie, dostrajanie się do rzeczywistości. Właśnie ta w działaniu naszym, w naszej metodologii jest czytanie znaków czasu, nieustannie. Czego Bóg w tym momencie historii od nas oczekuje i jak my możemy na to odpowiedzieć. Więc propozycja jest, ale ona wymaga nawrócenia i z tym jest największy problem. Osobistym nawróceniem, które przeżyłem 3 lata temu, mając problem też z alkoholem. Jestem mężem i ojcem, mając 40 lat. Nie widziałem już tchwienia w tej beznadziei. I zwróciłem się do Matki Bożej. I ona mi pomogła. Dosłownie to się odbyło w Licheniu. Nie spodziewałem się niczego. Pojechałem z rodziną na wycieczkę, bo dawno tam nie byłem. Ten dzień zostanie do końca życia w moim sercu. Wszystko się od tamtej pory jakby zmieniło. I nie powiem, że to od razu tak wszystko za pstryknięciem palców i bez mojego zaangażowania. I właśnie dlatego tu jestem. Wśród wielu krzyżujących się ze sobą pytań o sens ludzkiego pielgrzymowania oraz wartość naszych zmagań, o prawdę i wolność, powracają do nas podstawowe pytania. Kim jesteśmy? Kim jesteśmy również jako wspólnota narodu, ochrzczonego już przecież ponad 1050 kilka lat i który się zmaga o to, żeby pozostać wiernym tym właśnie przyrzeczeniom, które wynikają ze Chrztu Świętego. Ale również pytamy się dzisiaj bardzo trudnym pytaniu. Kim jesteśmy jako wspólnota rodzinna? Kim jesteśmy jako mężczyzna i niewiasta? Przy tych czy innych zawirowaniach, które nam się proponuje. Jakie jest nasze codzienne świadectwo? I z pewnością nie chodzi tutaj tylko o odpowiedź typu
doktrynalnego czy filozoficznego, ale także o osobistą odpowiedź życia, które w Jezusie Chrystusie znajduje swój fundament i ostateczne zwieńczenie. Wszyscy, którzy robią cokolwiek, żeby świat był lepszy, żeby Kościół pełnił swoją misję, żeby był piękny, wszyscy są nam braci. To nie jest tak, że tu należysz i tak dalej, tylko wszyscy ci, którzy idą w tym kierunku, to są z nami, to są w tym ruchu. Nawet sobie nie zdają sprawy, o takim może nie słyszeli o tym ruchu, ale wszyscy tworzymy ten proces tego ruchu właśnie budowania Królestwa Bożego, którego narzędziem, można powiedzieć, budowania jest Kościół.